Będzie zmiana granic pomiędzy Koninem a gminą Stare Miasto. Taką decyzję podjęła Rada Ministrów na jednym z ostatnich lipcowych posiedzeń. Chodzi o włączenie do Konina terenów, na których położona jest koniska oczyszczalnia ścieków oraz wyprostowanie granicy wzdłuż ulicy Europejskiej, która częściowo położona jest na terenie Konina, częściowo w gminie Stare Miasto. To powoduje zamieszanie, chociażby w kwestii utrzymania dróg. Z wnioskiem o zmianę granic wystąpił samorząd Konina. Chodziło przede wszystkim o podatki od nieruchomości, jakie konińskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji do tej pory odprowadzało do gminy Stare Miasto, bo na terenie tej gminy położona jest lewobrzeżna oczyszczalnia ścieków. To jest dobra decyzja Rady Ministrów, bowiem wszystkie nieruchomości pod naszymi drogami i ulicami są w tej chwili własnością miasta. To po pierwsze, a po drugie zostanie wyeliminowany największy absurd, a mianowicie do kasy sąsiedniej gminy nie będą wpływały pożytki z tytułu opłat za nieruchomość, która jest własnością miasta i na którą ponosimy wszelkie nakłady. A więc krótko mówiąc, ponad 600 tysięcy złotych nie będzie wpływać do kasy gminy Stare Miasto, a będą one wpływać do kasy miasta, bo tutaj jest ich miejsce. Z decyzji Rady Ministrów zadowolony jest też przewodniczący Rady Miasta Konina Wiesław Sztejnke. Uważam, że była to słuszna decyzja ministerstwa. Płacenie podatku od nieruchomości i za oczyszczalnię ścieków, która działa na rzecz mieszkańców nie tylko miasta, ale i gmin sąsiednich, w tym Starego Miasta, było niesłuszne. Oczywiście zgodnie z prawem przez wiele lat płaciliśmy ten podatek. Dobrze się stało, że od teraz ta działka została włączona w teren miasta i tego podatku od nieruchomości nie będziemy już płacić. Zgodnie z decyzją Rady Ministrów, w przypadku ulicy Europejskiej zmiana granic nastąpi z dniem 1 stycznia 2018 roku. W przypadku terenów, na których położona jest oczyszczalnia ścieków, zmiana nastąpi rok później, to jest 1 stycznia 2019 roku. Tak nieszczęśliwie się złożyło, że zostaliśmy przez miasto postawieni przed faktem dokonanym i nie mieliśmy tej szansy, ażeby w tym temacie prowadzić jakiekolwiek rozmowy. A tak się składa, że to gmina Stare Miasto z tego tytułu będzie narażona na straty finansowe. Pamiętajmy, że gmina to jest społeczność lokalna. Jeżeli nasz budżet ulega uszczupleniu, to tym samym pozbawiamy dobra, pewnego dobra prawie 12 tysięcy mieszkańców. Wójt gminy Stare Miasto zadowolony jest z takiego obrotu sprawy, bo podatki z konińskiej oczyszczalni ścieków w przyszłym roku wpłyną jeszcze do gminy Stare Miasto. Rada Ministrów w swoim rozporządzeniu z 24 lipca uwzględniła nasz wniosek, nasze prośby, aby odłożyć w czasie termin przyłączenia części terenu obrębu Rumin do miasta Konina. To przesunięcie pozwoli nam po pierwsze na prowadzenie rozmów z miastem Konina co do rekompensat z tego tytułu, a po drugie, abyśmy mogli również uporządkować stronę finansową, jeśli chodzi o stronę dochodową, bo to niosłoby skutki ujemne dla naszego budżetu. Także nie wprowadzenie tej zmiany w rozporządzeniu z dniem 1 stycznia 2018 jest mimo wszystko dla gminy korzystne. O zmianę granic pomiędzy gminą Kleczew i Kazimierz Biskupi wystąpili też samorządowcy Kleczewa. Chcą, by do gminy Kleczew włączyć około 300 hektarów lasu, gdzie podczas II wojny światowej hitlerowcy zamordowali i pochowali w zbiorowych mogiłach ponad 3000 Żydów. Kilkuset z nich było mieszkańcami Kleczewa. Przeciwko tej zmianie protestują radni Kazimierza Biskupiego. Jaka decyzja będzie w tym przypadku, okaże się w połowie przyszłego roku.